Siemaneczko, w trzeciej części Let's Play Stalker ze Wprypecia. Dzisiaj zajmiemy się zadankiem tym tutaj, czyli spotkanie się ze stalkerami koło strażnicy. Pytacie się, czemu się nie przespałem? Dlatego, że jak się przespałem, to anulowało mi to zadanie, więc wolałem nie ryzykować. Ekwipunek wygląda tak, parę rzeczy odstawiłem sobie do skrytki. Już się we mnie kolekcjoner odezwał. A to, co chcę sprzedać, wziąłem z sobą, bo nie wiem czemu, ale nikt więcej nie chciał tu ode mnie kupować. A może kasa mi się skończyła? Nie, bo mieli w porządku, dobra. Okej, mogę wyjąć broń, fajnie. Dobra. Czy weźmy może strzelbę? Czemu tu są jakieś dwa ciała? Co tu się stało? O! Coś tam fajnie wpadło. Dobra. O kurczę, opłaca się sprawdzać, nawet dostajemy kasę, zajebiście. Dobra, ale nie chcę wiedzieć, co zabiło tych dwóch panów. Mam nadzieję, że tu itemki ze skrytek nie znikają, znaczy schowków. Nie skrytek, tylko schowków naszej itemki. Jak widzicie, dalej szybko leci nam ta stamina. Nic na to nie poradzimy. Przyciszyłem jeszcze troszeczkę gierkę. Zwłaszcza odgłosy. Nie, no ja czysto nie понял. Co? Продолжения nie будет? Mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze lepiej. Druga sprawa. Trochę przy grafice pogrzebałem. Znaczy odrobinkę, nie? Żeby może te lagi znikną. Mogę tu z kimś pogadać. A, dowódca kompanii nie żyje. Nie płacą mi za słuchanie. Od tego jest szef. No ale szef... A nie, szef żyje, dobra. Dobra, nie, to wam wszystkiego czytał. Mhm. Zupełnie... zupełny frajer. Aha. Tak, balabojmy bystrej. Dobra. Dobra, coś jeszcze? Nie, dobra, handel. No nie. A miałeś coś ciekawego jeszcze na handlu? A to mnie wkurza. Widzę, że to się nic nie zmieniło, że oni, mimo to, że z nimi zagadujemy, potrafią dalej iść. Bardzo wkurzające. Dobra, ale my idziemy dalej. Swoją drogą, wziąłem strzelbę na jakieś pieski albo na coś, to się lepiej sprawdzi niż automat. Patrzę, czy nie za jasno mam w kamerce, ale tak musi być. Lepiej się sprawdzi niż automat. I kurczę, amunicji mamy. Może nie więcej, ale. Więcej? Nie. Więcej. Znaczy mniej, ale ta amunicja jest na pewno sporo tańsza, nie? I bardziej popularna, przynajmniej na początku gry. Nie celujcie do mnie, panowie. Zróbmy sobie quick saving. Ty jesteś? To mi się podoba, dzięki, że przyszedłeś. Chcemy się podkraść w pobliżu bandytów i podsłuchać ich. Co będzie potem, zobaczymy, okej. Nie pokazuj się wartownikom. Dobra. Skradanie się, to się raczej źle skończy. A i też nakarmiłem naszego bohatera, żeby nie był głodny. Tak jak to miałem w zwyczaju w poprzednich częściach głodować bohatera, zwłaszcza w cień Czarnobyla. Słuchaj, mamy sporo tych artefaktów i możemy załatwić więcej. W zamian chcemy broń i dobry sprzęt. Wiesz, że mam wszystko to, co siły powinności. Więc broń i sprzęt to żaden problem. Tylko towar najwyższej jakości, bez dwóch zdań. No więc jasne, zdejmujemy ich. Dobra. Okej. Nawet coś tam udało mi się zabić. Dobra, fajnie. Mega głośno się zrobiło. Dobra. Pacany, wyruczajcie!
fuck. Shit. Shit, shit, shit. Dawaj apteczkę. O fuck, fuck, jakiś granat. Dobra, ej, sorki, że tak zamilkłem, ale... Fuck, 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 fuck. Shit, shit. Daj jeszcze apteczkę. Kurde. O, fuck. Dobra, wczytujemy ostatni zapis. Tak, dawaj, ostatni zapis. Ej, no, ale taki piękny początek był. Ale gościu miał pancerz zajebisty. Skurczysynek. O, widzę, że jeszcze będę musiał przyciszyć te odgłosy, naprawdę. Wyjątkowo głośna się ta strzelanina zrobiła. Potem trzeba będzie strzelbę zamienić na automat. Ja z wami gadałem? Nie gadałem jeszcze, sorry. Z tobą? Nie pokazuj się wartownikom. Rozumiem, spokojnie. Nie blokuję was. Ty też chodź. Dobra, dobra, jeszcze raz robimy powtórkę. Szkoda, że tylko dwustrzałowa, ale z tych słabszych, kurczę, ładnie. Ładnie leci. Nie mogę przewinąć tego. Artefaktów i możemy załatwić więcej. A z kim oni się dogadują? W zamian chcemy broń i dobry sprzęt. Co to za frakcja? Wiesz, że mam wszystko to, co siły powinności. No, pewnie jakaś wpływowa. To żaden problem. Tylko towar najwyższej jakości, bez dwóch zdań. No więc jasne, zdejmujemy ich. Dobra, fajnie. Okej, okay. Ten już nie żył, ale dla pewności trzeba było go poprawić. Spokojnie. Dobra. Dawaj na automat. Fuck. Fuck, 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 fuck. Dobra. Okej, coś sobie tam umarł. Dobra, quick saving. Fuck, fuck, fuck. Shit. Shit. Broń się zaczęła wybornie. Kurry. Nie. Proszę mi bez takich. No kurwa. Ej no. No come on. To nie w porządku no. Bez kitu. Na szczęście miałem już zasejwowane, więc spokojnie. Aż taki skurwiel jest wytrzymały? No pancerz ma solidny, ale no... Za duży odrzut ma ta broń. Kurwa, to jest jakaś parodia, jak ja z niej strzelam. Nie. Dobra. Okej. Fuck, 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 fuck. Pomóżcie mi trochę tutaj, panowie. Dawaj mi strzelbę, może lepiej. Nie wypychaj mnie tam, kurde. Fuck, kurwa, ale to było bez sensu. Odjebałem teraz manianę. Sorry. Fuck. Skupił się na mnie ogień. Spokojnie, zrobimy to. Cały czas systematycznie do przodu. Człowiek saving. Jak to mawia Gimper. Kurwa, jestem w tym miejscu, ale fatalnie.
Dobra. Nie, przeładuj. Dobra, coś tam dostał. Okej, na spokojnie. O, ty 3-3-3, on tu jest. Dobra. Okej. Dobra, no to zajebiście udało nam się to. Dawaj, 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 wszystko. Że zaraz się pewnie przeciążę. Wszystko, gościu. Ty też, o, co to jest? A, śpiwor, dobra. Z tej modyfikacji, tak samo było w Czyste Niebo. Stalker, Czyste Niebo. Jestem już przeciążony? Nie, jeszcze nie. Ale zaraz będę. Spokojnie, no właśnie. Dobra. I nowa informacja, aha, porozmawiaj o zadaniu, spoko. Tak też właśnie zrobimy. Możemy już schować broń. Ale nie z tobą, tylko z... Tutaj z kimś? Tak, z tobą. Proszę, zatrzymaj się w miejscu. O. Dzięki. Dzięki, stalkerze. Przyjmij od nas barman. To od nas. Barman ma na twoje główne wynagrodzenie. Ma twoje główne wynagrodzenie, okej. Ej! Ktoś! Привет, брат! Kurwa, zabrał mi broń. Na nogi ciebie się czas postawił. Masz, trzymaj apteczkę. Mogłem fajną broń wziąć. Kuźwa! A, szkoda. Dobra. Tu jakiś schowek jeszcze mi oznaczyli, dzięki panowie. Z waszym dowódcą bym sobie pogadał. To jest on? Szef jest tam. Pogadaj z nim. Gdzie jest szef? Szef jest na górze? Dobra. Ten rozbity śmigłowiec, tak. Handlarza powinności. Znasz kogoś, kto był z nim zainteresowany? Znasz co, ze składowiska, on powinien być tym zainteresowany, lubi się mieszać w delikatne sprawy. Dobra. Nie uczę nic o nie. Gdzie tu znajdę narzędzia? Z kolego nie przeszedłem. Brzmiał, dobra. Dobra, może zapytaj. Okej. Nie o czym dumać. Dobra. Jestem Noego. Noe, zmotywowany, dobra. Apokalipsa, buduje statek, okej, co robisz? Okej, a jakiś handel, przyjacielu? Mój drogi. Dlaczego ty niektóre rzeczy tylko kupujecie? Czy bo są w lepszym stanie i dlatego kupujecie? Może być ciekawe. Teraz to sobie sprawdzimy, tylko zaczniemy od tego. Możemy sprzedać. Grabu ja widział wasz chwalony klantek. To w sumie możemy rozładować sobie wszystko. Druga sprawa to jest nasza broń, to jest to. Czy to jest lepsze? Obsługa szybkostrzelność. Nie powiedziałbym. Ale jest w lepszym stanie, ale to wolę to sprzedać. Możliwe, że kurczę, trzeba byłoby ponaprawiać, żebym mógł to sprzedać, nie? Odłóż tę pukawkę, to pogadamy. Już, już, sorry, sorry, nie denerwuj się. Spokojnie, na... Dobra. Nic więcej ci nie sprzedam, z tego co widzę. Coś od ciebie bym chciał. Ile mam bandaży? Nie, nic od ciebie nie chcę. Przedajmy to. 7000, szybko kasę można tu robić, z tego co widzę. Gadaj z szefem, jak czegoś ci trzeba. Dobra, tak to zrobię. Mam tu schowek, więc sprawdźmy ten schowek też.
Fajnie byłoby to badać. Tak mi się przynajmniej widzi. Jeszcze pierwszy schowek będziemy otwierać, co? Mam nadzieję, że nie słyszycie też wentylatora w tle. Jest dzisiaj piekielnie gorąco. Schowek, ale gdzie ten schowek? A, dobra, już wiem, na górze zapewne. Tak, tak, dobra. Aha, na takiej zasadzie. Dobra, znaleziono schowek. Okej, no problem. Czy coś tutaj wyjątkowego? No nie wiem, to jest chyba lepsza broń niż schowaliśmy do tego, do schowka, ale... celność dużo, dużo gorsza. Dobra. Możemy stąd spadać. Tak, tak, zejdź śmiało z tego. Ja na pewno nie wszystkich bandytów przeszukałem zabitych na 100%, nie? Biegnij, przyjacielu. Tutaj już jakiś został, widzę. Warto to wszystko pozbierać. Ja to sobie posprzedaję, kurczę, między odcinkami. Wiecie, zawsze tam kaska wpadnie, nie? Schowajmy broń, żeby go nie prowokować. A zaraz będziemy obciążeni. Już jesteśmy obciążeni. Dobra. Otrzymano pieniądze, fajnie. Ej, on też go przeszukał, czy wziął teraz dopiero coś? Znaczy, czy po prostu ja go wcześniej przeszukałem? Z tobą mogę pogadać? Nie. No kurwa, jak jesteśmy obciążeni, to leci to szybciutko. Chodźmy jeszcze do tego szefa, może mu coś jeszcze wciśniemy. No handel, handel. O kurde, gościu. Ile jest ten nóż warty? A nóż jest zero, nic nie waży. Tak, dobra, czyli muszą być naprawione, żebym mógł to sprzedawać. Dobra, kumam już. To już wiem dlaczego, dobra. Nowa mechanika. To już wiem, chyba. Uszkodzeń chyba nie było. To znaczy, uszkodzenia były, ale to nie wpływało na handel. Mhm, chyba tak. Znaczy, nie jestem pewien, więc nie urwijcie mi głowy za to. Dobra, ale my tak pitu tutaj. A czym się chcemy teraz zająć? Można byłoby tutaj wrócić. No właśnie, odbierz nagrodę od brodacza, dokładnie. To by nie było takie głupie. Mhm. Tylko, że to potrwa ruski miesiąc, a czy... nie można się tepnąć w jakiś magiczny sposób, prawda? Kurde. Sobie poeksplorujemy, co? Ale nie, mam chyba parę energetyków. Trzy. Zobaczcie, on robi dwa kroki, jest przeciążony. Teraz jeszcze promieniowanie mi skoczyło. Nie wiem dlaczego. Ej, ogólnie, ale widzę, że znowu będę musiał gierkę przyciszyć. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno. Jak się deszcz teraz rozpadał, masakra. A ja gierkę przyciszałem, naprawdę. Dobra, już dzisiaj się przemęczymy i tak się przejdziemy, bo trochę sobie pogadamy. Przyciszałem przede wszystkim sporo odgłosy i muzyczkę, ale widzę, że... przynajmniej sądząc po suwakach w OBS-ie, że jeszcze będę musiał to przyciszyć. Tak bym obstawiał. No zobaczymy. Wydaje mi się, że tak będę musiał zrobić. Widzę, że trochę pogrzebanie przy ustawieniach pomogło. Ja odczuwałem dużo mniejsze lagi, praktycznie żadnych nie odczuwałem w porównaniu do poprzednich odcinków. Myślę, że na nagraniu to będzie już tak prima sort. A graficznie i tak zajebiście wygląda, bo jakoś za bardzo nie grzebałem przy grafice, nie? Były delikatne obniżenia w dół tam. Zamiast poczwórne wygładzanie krawędzi, to wziąłem podwójne. Jakość tekstur zmniejszyłem i jakość cieni na pewno jeszcze. I chyba tyle. Tak mi się wydaje. No, chyba tak. Ale w ogóle zajebiście te bazy wyglądają w tych zrujnowanych statkach, nie? Klimatycznie fajnie się to zapowiada. Mam nadzieję, że nie będzie takich problemów jak w Czyste Niebo, kurczę. Oj, pod koniec to była masakra, krasze. Schowamy broń, tak, spokojnie, nie denerwujcie się. Nie ma się co denerwować, zróbmy sobie sejwik, żebym nie wywołał zaraz wilka z lasu z tymi kraszami. No, siema, tak jest.
Dobra, dzięki za pomoc. Kiedy pomyślę o latach 90. i tych draniach z granatnikami, przychodzi mi dreszcz. Proszę, to dla ciebie gotówka zawsze się przyda, okej? Dobra. Dobra, muszę to ponaprawiać. Myślę, że jak to ponaprawiam, to jeszcze na tym zarobię. Ale co, ten odcinek chyba sobie taki krótszy zrobimy jeszcze? Jeśli cię najdzie ochota. Skadowsk nigdzie się nie wybiera. Skadowsk to był... To byłeś... Nie. Nie byłeś ty. W innej sprawie. Na Skadowsku jest handlarz Sowa. Aha, sprzedaję mu, dobra. Okej. Powiedziałem, dobra. Nie dowiem, mogę z wami pohandlować. Ej, a ten Sowa... Cześć, jak się masz? Sowa to czasami nie był tutaj? Tak, dokładnie, mam dla ciebie... mógłby cię to zainteresować. Dobra. Informacje na temat handlarza. Masz coś nowego? Powinności, które sprzedaje broń na prawo i lewo, na pewno do czegoś się przyda. Zapłacę ci. Gdzie to zatrzyma? Czekaj. A może ja to powinienem jakoś inaczej wykorzystać? Bo widzę, że mogę odmówić. Mhm. Stroki znajdziesz. Schowysz, aha, schowek. Dobra. Mhm. Mhm. Okej, kumam. A jakieś zadanie w pobliżu jest? Co to jest za zadanko? Dziwne zjawisko, znajdź źródło blasku. Brzmi strasznie. Ale chyba tym się zajmiemy w następnym odcinku. Dobra i dobra z... Dobra, sprzedamy mu to. A co? Zobaczmy, czy on ma coś ciekawego. Na pewno ma ten. Na pewno ma pancerz sporo lepszy. Za 6800. Myślę, że chyba sobie w niego zainwestujemy. Chociaż kurczę. Ja też mam ten kombinezon, tylko że uszkodzony. Skórzany płaszcz, nie, to mnie w ogóle nie interesuje. Dobra, ale sprzedajmy mu to. Dobra. Naukowców. Jest mała robótka dla naukowców. Bułka z masłem, dobra. Musisz znaleźć 3 detektory Welsa i zanieść je do bunkra naukowców w pobliżu Jupitera. Jak tam będziesz, pogadaj z Nowikowem. Powiedz, że przy nich pomajstruje. Kiedy detektory zaczną przynosić zysk, podzielimy się nim po połowie. Wszystko jasne? No to ruszaj, dobra. Okej. A, za 1000. Nie, to się będę musiał nad tym zastanowić, ale w tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Troszeczkę parę razy zginąłem, moja wina, przepraszam. Wczuwam się. Będziemy nad tym pracować. Na razie.